Joanna Wyrostek, witam i zapraszam na Wieści Biłgorajskie. Zaczynamy. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Niezwykły marsz przeszedł główną ulicą naszego miasta. Chcemy właśnie też przez ich twórczość pokazać to wszystko i godność tych osób niepełnosprawnych. Trwają walne zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowej Łada. Nie planujemy podwyżki kosztów eksploatacji, czy tak zwanych czynszów. Sprawdzaliśmy, jak przebiega proces wypłacania świadczeń z programu 500+. Najwięcej świadczeń przyznajemy na jedno lub dwoje dzieci w rodzinie. Plany utworzenia kolejnej siłowni na tak zwanym świeżym powietrzu. A zazdrościmy troszkę innym miastom, że takie obiekty są już w innych miastach. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to czas na spotkanie, integrację, ale też moment ważnego przekazu, że osoby niepełnosprawne są wśród nas, że mają swoje ograniczenia, ale i możliwości oraz przekazu, że wciąż napotykają na bariery nie tylko architektoniczne, ale też te trudniejsze do usunięcia mentalne. Organizator to zespół szkolno-rewalidacyjny. Ponad 300 osób w środowy poranek przeszło główną ulicą miasta, by zamanifestować, by pokazać i przypomnieć, że nasza lokalna społeczność to również osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które też chcą się uczyć, tworzyć, aktywnie uczestniczyć w życiu miasta. Podczas przemarszu zabrzmiały ważne hasła: nic o nas bez nas, czy inny nie znaczy gorszy. Była też prezentowana twórczość osób niepełnosprawnych. Chcemy właśnie też przez ich twórczość pokazać to wszystko i godność tych osób niepełnosprawnych, to, że są wartościowymi członkami naszego społeczeństwa, że można naprawdę z nimi się zaprzyjaźnić, że można z nimi wszystko dosłownie robić, to, co sobie tylko wymarzymy. I te wiersze właśnie, które czytaliśmy w trakcie przemarszu, to są wiersze osób niepełnosprawnych. One tak bardzo pokazują taką głębię uczuć tych osób, ich emocji, które one przeżywają na co dzień, to, że naprawdę czują się jak gdyby sprawni, tylko my w naszych oczach widzimy ich jako niepełnosprawnych, jako takich, którzy nie będą czegoś potrafić zrobić, a tak naprawdę to jest nieprawda. I dla mnie na przykład te wiersze były bardzo poruszające osobiście, że ktoś mówi, że to, że jeżdżę na wózku albo brakuje mi jakiejś ręki, nogi, to nie znaczy, że się nie mogę z tobą przywitać, czy nie podchodź do mnie, że jestem takim samym człowiekiem, zapraszam cię do kontaktu. Uczniowie zespołu szkolno-rewalidacyjnego i ich opiekunowie do wspólnego przemarszu, potem zabawy w medycznym studium zawodowym, zaprosili wielu gości, uczestników terapii zajęciowej z całego powiatu. Były również maluchy z przedszkola specjalnego Bambini, dla których przygotowano atrakcje, jak chociażby dojenie krowy. Byli też m.in. mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce. Myślę, że ten dzień jest dla nas wszystkich bardzo ważny. Ta tolerancja się zaczyna budować i bardzo fajnie już taki od tych młodszych lat szkolnych. Fajnie, że są szkoły integracyjne, fajnie, że są możliwość obecności w ogóle tych osób niepełnosprawnych w środowisku, że już nie ma takiego piętnowania aż jak było i etykietowania jak było kiedyś. Niemniej jednak właśnie takie spotkania, takie dni są bardzo ważne. To, że szkoła akurat organizuje ten dzień, że możemy się spotkać w takim szerszym gronie. Myślę, że nawet dla naszych mieszkańców, czy dla uczestników, czy uczniów jest to też bardzo, bardzo fajne spotkanie. To jest ważne spotkanie dla osób niepełnosprawnych, ważne też dla wszystkich tych, którzy chcą się z nimi integrować, pomagać im. Takich nie zabrakło podczas Dnia Godności. Tu zdecydowali się zaangażować wolontariusze z gimnazjum nr 2. Nauczę się też wielu rzeczy, jak pomagać takim ludziom niepełnosprawnym, jak funkcjonują też. Zdecydowałam się, ponieważ chciałabym pomagać ludziom, żeby byliśmy tak jak normalnie połączeni ludzie, żebyśmy nie wyrażali swoich uczuć w ten sposób, że przezywamy innych i tak dalej. Chciałabym, żeby było wszystko dobrze w tym między ludźmi. A przyszłam dlatego, żeby pomóc ludziom. Bo chcę po prostu. Po prostu, żeby byli z nami, żebyśmy się z nimi przyjaźnili i normalnie, że oni też umieją funkcjonować jak my. O tym wszystkim przypomina już od lat zespół szkolno-rewalidacyjny, który w tym roku zorganizował już po raz 9 przemarsz, potem piknik integracyjny, który ze względu na deszcz trzeba było przenieść z placu przed szkołą na salę gimnastyczną. Dzięki pomocy uczestnikom spotkania, wolontariuszom młodszym i starszym, zabawa była udana bez względu na pogodę, bo to nie ona była najważniejsza.
obchodach Biłgorajskiego Dnia Godności uczestniczy z roku na rok coraz więcej osób. Zawsze obecni są przedstawiciele władz samorządowych. To jest manifestacja dla tolerancji, dla postaw, które są życzliwe ludziom szczególnej troski. Dla samorządu to jest deklaracja również, że jesteśmy z nimi, że rozwiązujemy na co dzień te problemy, że też włączamy się w te uroczystości i głośno mówimy, że każdy ma prawo do godnego życia. Chcielibyśmy, żeby nie tylko była to deklaracja taka, bym powiedział, pięknych słów, ale też za tym, żeby szły czyny. Żeby co rok każdy, kto uczestniczy z samorządu, z kierownictwa, robił jakiś bilans, co zrobił w przeciągu tego roku czasu, żeby tę sytuację zmieniać. Zespół szkolno-rewalidacyjny, który na początku działał w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce, obecnie w wynajętych salach od Medycznego Studium Zawodowego od nowego roku szkolnego, czyli od września, będzie miał już swoje nowe lokum w budynku po kolegium UMCS. Zespół zmieni też nazwę ze szkolno-rewalidacyjnego na Zespół Szkół Specjalnych. Teraz ważne informacje dla mieszkańców bloków spółdzielni mieszkaniowej Łada. W spółdzielni trwają walne zgromadzenia, za nami już półmetek zebrań. Czas więc na pierwsze wnioski. W ciągu ostatnich 2 lat regularnie spada zadłużenie spółdzielni. Jedna z największych bolączek mieszkańców to brak parkingów. Dla wszystkich lokatorów mamy również dobrą wiadomość i od niej zaczniemy. Ta dobra informacja brzmi: w najbliższym czasie nie planujemy podwyżek czynszów. Potwierdził to w rozmowie z nami prezes spółdzielni mieszkaniowej Łada Aleksander Bełżek. Także nie zanosi się, mogę tutaj mieszkańców poinformować, że nie planujemy podwyżki kosztów eksploatacji, czyli tak zwanych czynszów. Będzie to możliwe przede wszystkim dzięki planowi oszczędnościowemu, wdrożonemu jakiś czas temu przez spółdzielnię. Prezes zapowiedział nawet zmniejszenie zatrudnienia, aby obniżyć koszty. Po prostu staramy się, w tym roku planujemy zmniejszyć zatrudnienie spółdzielni, żeby mniej pracowników wykonało tą samą pracę, mieć przede wszystkim biurze. Także no tak, staramy się oszczędnie gospodarować tymi pieniędzmi spółdzielców, żeby byli zadowoleni. Aczkolwiek zawsze jakieś tam potrzeby są, nie wszyscy są zadowoleni. Dużo jest dyskusji, problemów z miejscami parkingowymi. My jako spółdzielnia możemy tych miejsc, możemy zwiększać przy niektórych budynkach ilość miejsc parkingowych, robić te parkingi ładne w kostkach, w kostce, ale no, część mieszkańców chce, żeby to robić, część nie. W ubiegłym roku Łada wyremontowała parkingi przy Piłsudskiego 17, Nadstawnej od 34 do 52, Krzeszowskiej i Kościuszki 156 oraz Sikorskiego 16. Całość wykonanych inwestycji szczegółowo opisana jest w specjalnym biuletynie rozdanym mieszkańcom. Największa zakończona to oddanie bloku przy ulicy Łąkowej. Prezes Bełżek podkreśla również, że udało się zmniejszyć zadłużenie i niektóre koszty. I takim bardzo realnym wymiernikiem są koszty eksploatacji metra kwadratowego. To jest bardzo ważne mieszkańców. Co to oznacza? Że to są rzeczywiste koszty ponoszone przez spółdzielnię metr kwadratowy mieszkania. Rzeczywiste, bo mieszkańcy płacą trochę mniej. Załóżmy to, co było wcześniej, bo spółdzielnia dopłaca z innych środków. Tutaj oczywiście ma też wynajem i tak dalej. Ale powiem konkretne przykłady. W roku 2012 koszt metra kwadratowego spółdzielni utrzymania zasobów mieszkaniowych był 1,55 zł. W 2013 spadł na 1,39 zł. W 2014 był 1,25 zł metr kwadratowy. Za 2015 1,14 zł. To działania zarządu w dużej mierze, podkreśla prezes, spowodowały, że aż o 19% spadło zadłużenie mieszkańców i najemców lokali użytkowych. To jest radykalny spadek, bo jak Państwo wiedzą, pewnie tak było mówione często na zebraniach, jeszcze nie tak dawno, 2-3 lata temu zadłużenie cały czas rosło. Ale to nie jest tak, że my radykalnie wyrzucamy ludzi z mieszkań, coś jak tam nieraz ta propaganda mówi, czy przeciwnicy spółdzielni. Nie. Rozmawiamy, staramy się przekonywać, doradzamy, rozkładamy na raty, staramy się pomóc, nawet i doradzamy życiowo. Nie, takie są przypadki, na przykład ktoś tam nie wie, co zrobić. No, wiemy z człowiekiem, stara się co zrobić, może za granicę pojedzieć. Były takie przypadki, wyjechał człowiek za granicę, spłacił zadłużenie. No takie no, różne, po prostu i życiowe nieraz staram się w miarę możliwości doradzić. Wszystkie wspomniane tematy poruszane są podczas walnych zgromadzeń. We czwartek odbyło się takie w osiedlu Nadstawna. Omawiano m.in. planowane w tym miejscu inwestycje. Planujemy w tym roku tutaj budowę drogi, modernizację, położenie asfaltu od ulicy Oselewicza do ulicy Aptecznej. Jest to droga nasza wewnętrzna, aczkolwiek tutaj dziękujemy burmistrzowi, 30 tysięcy nam miasto dokłada, ponieważ przy tej drodze znajdują się też prywatne domy, czyli to jest nie tylko charakter, może powiedzieć taki, że dostępny dla wszystkich.
Też planujemy szereg innych inwestycji, już takich typowo docieplenia budynków, modernizację czy zmianę dachów nawet, jak na ulicy Poprzecznej w budynkach. Kolejne zebrania zaplanowano na 16, 17 i 19 maja, również w świetlicy Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Nadstawnej. Początek o godzinie 17. Ze Spółdzielni Mieszkaniowej Łada przenosimy się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam również będziemy podsumowywać tym razem pierwsze tygodnie funkcjonowania programu 500+. MOPS wypłacił już w jego ramach ponad 300 tysięcy złotych z tej puli. Najwyższa pojedyncza wypłata świadczenia wyniosła 4 tysiące. Składanie wniosków i wypłacanie świadczeń trwa już od kilku tygodni. W Biłgorajskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do końca ubiegłego tygodnia wydano 1581 wniosków. Codziennie wpływa ich ponad 30. Ponad połowa osób złożyła wnioski. Do końca czerwca przewidujemy, że złoży wnioski jeszcze 600 osób. Od momentu złożenia wniosku do wypłaty 500 zł mogą upłynąć nawet 3 miesiące, ale biłgorajski MOPS stara się wydawać takie decyzje jak najszybciej. Do tej pory otrzymało je 528 osób. Wypłacono już łącznie 350 tysięcy z programu Rodzina 500+. Najwięcej świadczeń przyznajemy na jedno lub dwoje dzieci w rodzinie, ale mamy też rekordową liczbę w naszym tutaj mieście. Przyznaliśmy 8 świadczeń w jednej rodzinie, czyli na 8 dzieci. Rodzina, o której mowa, otrzymała więc rekordowe 4 tysiące złotych. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proszą o wyrozumiałość petentów, którzy, zdarza się, narzekają na rzekomą opieszałość urzędników. Pracę znacznie usprawnia składanie wniosków drogą internetową. Cały czas piszemy decyzje, przyznajemy świadczenia, wypłacamy. Jest dużo tych wniosków, także też prosimy wnioskodawców o cierpliwość i zrozumienie nas. Każdy wniosek wymaga weryfikacji, sprawdzenia. Wniosków złożonych przez internet mieliśmy 282. Przede wszystkim osoby korzystają z bankowości elektronicznej. Jest to najprostszy sposób na złożenie wniosku. Program bardzo często, bank bardzo często już sam podpowiada niektóre dane. Dla nas też jest prostsze rozpatrzenie takiego wniosku, ponieważ już te wszystkie dane automatycznie się nam pobierają do bazy danych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje również, że ustalono stały termin na wypłatę świadczeń dla osób, które już otrzymały decyzję. Będzie to 25 dzień każdego miesiąca. Według danych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie ustalono uprawnienia w 155 rodzinach, na drugie i kolejne dzieci w 373. Wydana została również decyzja potwierdzająca uprawnienia do pobierania świadczenia wychowawczego na 8 dzieci w jednej rodzinie. Za kilka tygodni postaramy się po raz kolejny zajrzeć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, aby sprawdzić, jak zakończył się cały pierwszy etap przyjmowania wniosków i wypłacania świadczeń. W Biłgoraju mamy coraz więcej miłośników jazdy na rowerze, nordic walkingu czy po prostu tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas. W te zapotrzebowanie świetnie wpisuje się inicjatywa grupy mieszkańców Biłgoraja, którzy chcą stworzyć w naszym mieście siłownię pod chmurką, z której będzie mógł korzystać każdy. Osiedle Sitarska, ulica Poniatowskiego i spora działka z trawnikiem, która czeka na pełne zagospodarowanie. Pomysł, jak ją urządzić, ma grupa mieszkańców Biłgoraja. Mini siłownia pod chmurką, czyli sprzęt sportowy, z którego może korzystać każdy w dowolnej chwili. Mini siłownia będzie służyła ogólnie dla całej społeczności Biłgoraja, dla osób starszych również tak samo, bo to, co myślimy na tej mini siłowni usytuować jakieś tam orbitki czy jakieś biegacze, naprawdę osoby w podeszłym wieku, w starszym wieku, które tu chodzą, ćwiczą, będą mogły wstąpić, skorzystać z tego. Jest już gotowy plan mini siłowni, mają się na niej znaleźć 4 urządzenia do ćwiczeń. A zazdrościmy troszkę innym miastom, że takie obiekty są już w innych miastach. Popieramy aktywność wśród społeczeństwa, zwłaszcza wśród młodych, starszych osób, a ten projekt pozwoli się rozwijać każdej grupie wiekowej. Jest to rewelacyjna sprawa, ponieważ jest to otwarte 24 godziny na dobę i w zasadzie każda osoba o każdej porze, rano, wieczorem, w nocy nawet może skorzystać z całego sprzętu, który znajduje się na siłowni. Grupa Inicjatywy Społecznej na samym pomyśle nie poprzestała. Projekt dostał już dofinansowanie na 2 sprzęty sportowe z programu Fundusze Inicjatyw Obywatelskich. Są kolejne pomysły na zdobycie dofinansowania na mini siłownię.
Kolejne środki to są środki z gminy miejskiej, z gminy miasto Biłgoraj i tutaj miasto daje środki na dwa sprzęty, ale daje też środki na wyłożenie kostką, a też użyczyło terenu pod tą inicjatywę i tutaj jest bardzo duże zaangażowanie miasta. Obecnie jest w głosowaniu nasz trzeci wniosek, wniosek do Fundacji Tesco Decydujesz, Pomagamy. Ten wniosek zakłada zakup kolejnych dwóch sprzętów do wyposażenia mini siłowni, ale tutaj bardzo wiele zależy od Państwa, od klientów Tesco, którzy robią zakupy tam. Przy każdym zakupie najmniejszym wielokrotnie można wrzucić żeton do urny, która jest za kasami. I w ten sposób można zagłosować na biłgorajską inicjatywę Siłownię pod chmurką. Jeśli pomysł z Biłgoraja zdobędzie najwięcej głosów w plebiscycie, wtedy grupa inicjatywna otrzyma dofinansowanie w wysokości 5000 zł na zakup dwóch kolejnych sprzętów sportowych. Warto zatem zrobić zakupy w supermarkecie i wrzucić żeton z głosem na mini siłownię. Grupa inicjatywna nie poprzestaje na FIO, Tesco i wsparciu samorządu. Złożyła też wniosek w ramach programu Działaj Lokalnie, w ramach którego wnioskuje o dofinansowanie na jeden ze sprzętów i warsztaty sportowe dla wszystkich mieszkańców Biłgoraja. Żeby to miejsce było też miejscem spotkań różnych grup wiekowych, różnych takich osób uprawiających różne aktywności fizyczne. Miejsce, gdzie powstanie siłownia pod chmurką, świetnie się do tego nadaje. Obok jest ścieżka rowerowa i ciąg dla pieszych, często wykorzystywane przez rowerzystów czy miłośników tzw. kijków. Ten teren też od dawna czeka na zagospodarowanie. Jako przedstawiciel Rady Osiedla chcielibyśmy też włączyć, zresztą włączyliśmy się w tą realizację tego zadania. Również chcielibyśmy przy okazji realizacji tego zadania przebudować i doposażyć plac zabaw dla dzieci, bo starsi mogliby uczestniczyć tutaj w ćwiczeniach związanych z tą siłownią napowietrzną. Natomiast dzieci w ogródku mogłyby się bawić na tych nowych, mam nadzieję, niedługo pozyskamy te nowe urządzenia do placu zabaw i dzieci mogłyby się bawić właśnie w tym nowym placu zabaw. Pomysłów jest wiele, grupa inicjatywna mówi, nasz projekt jest rozwojowy, a jego realizacja zaplanowana jest już na sierpień tego roku. Trzymamy kciuki, aby plany utworzenia siłowni powiodły się, a teraz zaczynamy drugą część wieści o to, co w niej. Przedszkolaki sprawdzały swoje sportowe możliwości. Czym gramy? Czym przegramy? Nigdy się nie damy! Kolejna akcja pomocy dla Jasia i Igi. To będzie tak naprawdę impreza od dzieci dla dzieci. Miesiąc Maj bez kar, czyli abolicja w bibliotekach. Również nasza biblioteka przystąpiła do tej akcji. Na koniec wieści zapraszamy do Ciosmu, gdzie robią najlepszą kulaszę w całej Polsce. I to bardzo często się gotowało. To nie ma tak jak teraz, że kanapeczki, wędlinki, mięska. Gdybyśmy mogli spojrzeć wstecz i przypomnieć sobie, w którym okresie życia rozpierała nas największa energia, to większość z nas wymieniłaby okres przedszkolny. Dlaczego właśnie ten, a nie inny czas był dla nas najbardziej aktywny ruchowo? Odpowiedź jest prosta. Ogromna potrzeba ruchu to najbardziej charakterystyczna cecha wszystkich przedszkolaków. Wiedzą o tym wychowawcy, dlatego też regularnie organizowane są zawody sportowe dla najmłodszych. We czwartek na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się druga międzyprzedszkolna olimpiada sportowa, której pomysłodawcą jest katolickie przedszkole imienia Jana Pawła II w naszym mieście. Czym gramy? Czym przegramy? Nigdy się nie damy! Pomysł zrodził się już w roku ubiegłym. Wtedy też po raz pierwszy odbyła się międzyprzedszkolna olimpiada sportowa. Głównym pomysłodawcą właśnie tej imprezy jest nasz pan dyrektor Mieczysław Król, który na którejś z rad pedagogicznych wyszedł do nas z taką propozycją, żeby właśnie zaangażować dzieciaki w jakieś takie konkurencje sportowe. Ponieważ nasze dzieci, wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym bardzo lubią ruch, ruch na świeżym powietrzu, ale nie zawsze warunki są ku temu sprzyjające. Dlatego postanowiliśmy
chcieliśmy wspólnie z OSIR-em, który jest tutaj, który nam tutaj bardzo pomaga, zorganizować taką imprezę dla wszystkich przedszkoli z Biłgoraja. W zeszłym roku po raz pierwszy odbyły się te zawody, cieszyły się wielką popularnością, dlatego w tym roku postanowiliśmy zwiększyć liczbę przedszkoli, które będą brały w tym udział. I bardzo cieszymy się, że spotkało się to z takim odzewem i zgłosiło się do nas tak wiele przedszkoli i widać po entuzjazmie właśnie tych dzieci, że był to dobry pomysł. Zawsze dobry humor mamy i dlatego wygrywamy! Udział w sportowych zmaganiach wzięło 6 drużyn składających się z przedszkolaków z przedszkola specjalnego, Akademii Przedszkolaka, Domku Przedszkolaka, samorządowych przedszkoli nr 1 i 3 oraz oczywiście katolickiego przedszkola. W zawodach uczestniczyły dzieci 4, 5 i 6-letnie, które rywalizowały w takich konkurencjach jak skok w dal, tor przeszkód, slalom między pachołkami czy bieg z przeciąganiem szarfy. Akademia jest najlepsza, zawsze pierwsza, zawsze pierwsza. Są to przedszkola samorządowe, publiczne i niepubliczne. Bardzo cieszymy się, że jest z nami także przedszkole specjalne. Jest to dla nas wielkim takim zaszczytem i wyróżnieniem, dlatego że chcemy też uczyć dzieci takiej wspólnej integracji bez względu na to, jacy jesteśmy i czy się różnimy. Na zakończenie rywalizacji sportowej wszystkim drużynom wręczono puchary. Katolickie przedszkole bierze udział również w wielu akcjach charytatywnych. Ostatnio była zbiórka funduszy na leczenie małego Jasia Smiglewskiego, który otrzymał nie tylko 1444 zł, ale też specjalnie dla niego przygotowane przez dzieci serca. Mogę powiedzieć tak, że rodzice i dzieci nasze są bardzo wrażliwe i te wszelkie akcje spotykają się z życzliwością i rodzice hojnie dają i dzieci również te grosiki, które zbierają czasem spore sumy. No, w zeszłym roku taka była akcja Pomóż Afryce, też bardzo piękna akcja i dostaliśmy takie piękne podziękowanie, no i myślę, że w tym roku też, bo tych potrzeb w Afryce jest wiele i zarówno tutaj dla dzieci, które no, potrzebują szczególnie tych pieniążków na wszelkiego rodzaju zabiegi, no to niestety nie możemy być obojętni i tu nasze dzieci i rodzice chętnie w tym biorą udział. Raz są krzyki, raz są brawa, najważniejsza jest zabawa. A dobra jest dzisiaj zabawa? W niedzielę o 15 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się charytatywny piknik rodzinny, podczas którego zbierane będą pieniądze na leczenie Jasia Smiglewskiego. 29 maja biłgorajanie będą mieli okazję wesprzeć również małą Igę Pawelec. Środki na jej leczenie w niemieckiej klinice będą zbierane podczas kolejnej imprezy rodzinnej, tym razem zadedykowanej dzieciom. Jej organizatorzy to Biłgorajska Ochotnicza Straż Pożarna, firma Model i Forum Organizacji Pozarządowych. Iga Pawelec to dziewczynka, u której zdiagnozowano padaczkę lekooporną. Choroba utrudnia jej rozwój, osłabia organizm. Jedyna szansa na poprawę zdrowia to rehabilitacja w specjalistycznej niemieckiej klinice. Potrzebne są na to pieniądze, około 160 tysięcy złotych. Rodzice Igi, przyjaciele, znajomi, także po prostu ci, którzy chcą pomóc, od kilku miesięcy organizują różne akcje, by przybliżyć moment rozpoczęcia leczenia małej Igi. 29 maja kolejna impreza charytatywna, Dzień Dziecka, na placu przy Biłgorajskim Centrum Kultury, który organizuje Ochotnicza Straż Pożarna Biłgoraj, Model Opakowania i Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Biłgorajskiego. To będzie tak naprawdę impreza od dzieci dla dieci, bo robimy imprezę, która będzie moc atrakcji, będzie mnóstwo jakichś i zjeżdżalni, i koncertów, i także na których wystąpi m.in. Młodzieżowy Dom Kultury. I to będzie właśnie wszystkie atrakcje dla dzieci, ale także chcemy połączyć i to wszystko będzie za darmo. Wszystko będzie za darmo i chcemy też, korzystając z tego święta dziecka, nauczyć dzieci, że także chcemy pomóc jednemu z tych dzieci, chcemy pomóc Idze Pawelec. I poza tymi atrakcjami będą chodzić na placu Biłgorajskiego Centrum Kultury nasi wolontariusze, którzy będą zbierać datki właśnie dla potrzebującej Igi. I to będzie połączenie zabawy razem z pomocą, taka, żeby dzieci się nauczyły tej postawy społecznej.
publicznej, żeby także przy zabawie można także pomagać. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz jej filie uczestniczyły w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa. Miesiąc maj to z kolei czas, kiedy osoby przetrzymujące od bardzo dawna wypożyczone pozycje mogą liczyć na bardzo łagodny wymiar kary. W Biłgorajskiej Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej nie trudno znaleźć osoby, które nie oddają książek nawet od kilku lat. One też mogą liczyć w maju na abolicję i zwrócić książki bez ponoszenia konsekwencji. Wszystko pod hasłem Maj bez kar. Również nasza biblioteka przystąpiła do tej akcji. I w miesiącu maju nie są pobierane regulaminowe opłaty za przetrzymywanie książek. Co to znaczy? Każdy czytelnik, przychodząc do biblioteki, zapisuje się. Poznając regulamin, poznaje swoje prawa, obowiązki i jednym z obowiązków jest terminowe zwracanie książek. Ten obowiązek bardzo co niektórym ciąży, bo książek nie zwracają miesiącami, latami, mimo że otrzymują na swoje konta maile przypominające o kończącym się terminie przetrzymywania książki. Żadnymi karami po prostu się nie przejmują. Biblioteka robi co może, aby takim zapominalskim przywrócić pamięć. Od października tamtego roku, czyli 2015, mamy system komputerowy Mac Plus. Wszyscy czytelnicy, którzy zapisali się do biblioteki i podali numer, adres mailowy, z automatu niejako na kilka dni przed terminem zwrotu książki otrzymują informację, takie powiadomienie, że mija czas i należy zwrócić książkę. Przypominamy, że do końca maja zalegający ze zwrotem książek mogą skorzystać z abolicji. Ostatni tydzień upłynął w filiach Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej pod znakiem Ogólnopolskiego Tygodnia Biblioteki hasła Biblioteka Inspiruje. Robimy wiele przedsięwzięć mających przede wszystkim na celu promocję książki i czytelnictwa. Nowością w naszej Bibliotece Miejskiej Głównej jest piękna wystawa z dziejów Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej, obejmująca 70 lat naszej działalności, okres 1945-2015. W związku z Tygodniem Bibliotek ogłoszono skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs wiedzy o bibliotece Biblioteka Inspiruje. Do 30 kwietnia złożono 38 kuponów konkursowych. Nagrodę główną otrzymał Paweł Zagdański z Zespołu Szkół Leśnych. Biblioteka szykuje się również do Nocy Kultury. W ramach akcji ogólnopolskiej 4 czerwca dodatkowo czynna będzie od 17 do 21. Przygotowywana jest gra miejska Literacko-Historyczny Rynek w Biłgoraju, która rozgrywana będzie w czasie trwania tej akcji. Chętni do udziału w niej mogą się zgłaszać do 25 maja. Ilość miejsc ograniczona. Noc Kultury dopiero 4 czerwca, a już dzisiaj Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju zaprasza na Noc Muzeów w godzinach od 17 do 22 w salach wystawowych placówki przy Kościuszki 87. O godzinie 18, 19.30 i 21.00 odbędą się pokazy cyfrowego modelu miasta Biłgoraj z początku XX wieku, wykonanego przez ośrodek Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie. Serdecznie zapraszamy, a teraz powiemy o dniach otwartych w gimnazjum nr 2 imienia Stefana Batorego. Tam w piątkowe przedpołudnie zorganizowano właśnie ten dzień. Był i pokaz mody ekologicznej, i występy sportowców, i prezentacje klas. Jak zwykle po szkole swoich młodszych kolegów oprowadzali obecni gimnazjaliści. Po raz pierwszy dzwonek w gimnazjum nr 2 rozbrzmiał w 1999 roku. Wtedy też w placówce uczyło się 300 uczniów pod opieką 38 nauczycieli w 12 oddziałach. Dla gimnazjum, które ulokowano w budynku szkoły podstawowej nr 5, wydzielono drugie piętro. Liczba sal zmieniała się w zależności od liczby oddziałów. W 2010 roku szkole nadano imię, a Rada Rodziców uroczyście przekazała sztandar. Szkoła, jak powiedziała dyrektor Wójcik, jest kameralną placówką, która co roku zaprasza przyszłych gimnazjalistów. No, staraliśmy się pokazać naszą szkołę z jak najlepszej strony, przygotować to, czym nasza szkoła różni się od innych szkół. I myślę, że tutaj są trzy takie dziedziny, w których
nasza szkoła wyróżnia się. Po pierwsze, to na pewno są to działania, może zacznę od końca, te działania proekologiczne. Bardzo dużo takich działań prowadzimy w szkole i dzisiaj właśnie pod tym kątem chcemy przedstawić młodzieży, jak można się bawić w ekologię. Bardzo ważny w naszej szkole jest wolontariat szkolny. Współpracujemy od lat z Fundacją Pomocy Dzieciom Krzyk i prowadzimy wiele wspólnych działań i również chcemy dzisiaj im to zaprezentować. No i to, co najważniejsze, to czym uważam nasza szkoła się wyróżnia na tle wszystkich szkół miejskich, to jest sport. Baza szkoły jest bardzo dobra, żadna ze szkół nie ma takiej bazy, a ponieważ od 3 lat współpracujemy z szkółką piłkarską z Osiru, więc przekłada się to na liczne sukcesy młodzieży. Dyrektor Wójcik podkreślała również liczne sukcesy swoich uczniów w wielu dziedzinach, m.in. pierwsze miejsce rejonu w piłce nożnej i koszykowej, czy zdobycie wicemistrzostwa w województwie w piłce nożnej. Podkreślała również, że uczniowie gimnazjum nr 2 to także laureaci konkursów tematycznych. Na przykład w ubiegłym roku 2 uczniów odbierało stypendia marszałka województwa lubelskiego za najlepsze wyniki w nauce. Do nauki w ich szkole zachęcali więc sami uczniowie. Nauczyciele w tej szkole podchodzą bardzo indywidualnie do każdego ucznia. Kiedy jedna osoba nie rozumie programu, materiału, to nauczyciel stara się go wytłumaczyć, dopóki cała klasa go nie zrozumie. Jest też bardzo dużo kółek, zainteresowań i no i myślę, że to tyle. A myślisz, że ta szkoła Cię przygotowała już do nauki w szkole średniej? Myślę, że tak, bo nauczyciele naprawdę są też wymagający, tak samo jak nauczyciele w liceum i dzięki temu właśnie jesteśmy bardzo dobrze przygotowywani do tego, aby zacząć naukę w liceum. Myślę, że nauczyciele dobrze tłumaczą, mamy dużo kółek, zainteresowań, prowadzimy wolontariat szkolny, żeby pomagać innym dzieciom. Ostatnio w środę też mieliśmy akcję pomocy dzieciom niepełnosprawnych. Myślę, że warto, dobrze nas przygotowują, dobrze tłumaczą, dużo mamy sprzętów pomocniczych, tablice interaktywne. Podczas piątkowego dnia otwartego można było m.in. wygrać antypytalony, był też czas na zwiedzanie szkoły, poczęstunek czy ekologiczny pokaz mody. Na koniec wieści, prawdziwy smaczek, tak przynajmniej twierdzą wszyscy, którzy próbowali tej kuchni, a kuchnia od zawsze była ważnym elementem tradycji każdego domu, jest pełna smaków, które wiążą się z ludźmi oraz ich historiami. Przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie mają szansę nie zaginąć jedynie wtedy, gdy są po prostu gotowane, pieczone czy smażone. Dziś wracamy do smaków dzieciństwa, prezentując kolejną regionalną potrawę, jaką jest kulasza. Elżbieta Ciosmak przepis na tradycyjną kulaszę dostała od swojej teściowej. Kiedyś ta potrawa gościła na wielu stołach, dziś jest rarytasem dostępnym dla niewielu wtajemniczonych. Nie pochodzę z tych regionów, pochodzę spod Radomskiego, spod Radomia, więc tutaj nauczyła mnie gotować teściowa. I to bardzo często się gotowało. To nie ma tak jak teraz, że kanapeczki, wędlinki, mięska, tylko się gotowało tylko to. Było przynajmniej 2 razy w tygodniu. Więc to zostało. Największy problem teraz to jest z mąką, bo to mąka, ona jest dostępna, ale to jest kasza mielona. A ja dostałam taką z młyna, taki pan mi specjalnie przywiózł, bo musi być obcierana z obcierką. Tą tak, żeby tam łaskotała po tych jelitach i oczyszczała zamiast innych produktów. To prawda, ona w ten sposób ma służyć i jest bardzo zdrowa, bo jest też i właśnie z kaszy gryczanej, gdzie kasza jest wiadomo, że ma dobre właściwości dla naszego organizmu. Kulasza to potrawa na bazie ziemniaków, mąki gryczanej wymieszanej z mąką pszenną i z okrasą z prawdziwych skwarów z mięsem. Jak ją dobrze przygotować? Jak wygląda przepis w proporcjach? O, to w proporcjach to jest tak wszystko na oko. To jak to oko wygląda? Jak duże to oko trzeba mieć? No nie wiem, tak powiedzmy, że na taki jak garnek, jak ja tu mam, Oto. No to tak trzeba z kilogram ziemniaków obrać. Kroję ich w plasterki. W osolonej wodzie i to się gotuje do miękkości. Jak to się ugotuje, biorę tłuczek do ziemniaków, ja to rozdrabniam na drobniej i wtedy zasypuję to mąką. Tylko z mąką trzeba uważać, żeby nie była za gęsta, bo za gęsta to jest niesmaczna, twarda. Trzeba taką luźną zrobić tą.
i przykrywamy i coraz tylko przewracamy sobie w tym garnku w prawo, w lewo, żeby nam się nie przypaliło, ale żeby się też i wypiekła, bo to jest surowa mąka, prawda? To tak to musi nabrać temperatury i mleko gotujemy. Musi być oczywiście takie prawdziwe, wiejskie, takie jakie posiadamy właśnie dzisiaj. Mleczko i skwaruszki, czyli tak zwana po ciosmańsku omasta do tej kulaszy. Nie bez znaczenia jest odpowiedni garnek. Do przygotowania tej potrawy potrzeba naczynia z powłoką ceramiczną i mąka, która jest z kaszy gryczanej, tak zwana obcierka. A kulasza smakuje o każdej porze roku, jak zapewnia Madzia Ciosmak. A w czym jest najlepsza? Z ciepłym. Pani Elżbieta, przygotowując kulasze na różnego rodzaju okazje, często słyszy, pamiętam ten smak z dzieciństwa. Często gotowała ją moja babcia. A ciosmańskie jedzenia to jakie? Pierog gryczany, podstawa przecież to musi być. Kapusta właśnie ta postna. Paszczyk z łóżkami, jadną tą kulaszę. No, ja wiem, co tak najbardziej to kapusta z grochem, bo tutaj kapusta z grochem to się jadało, proszę panią, kiedyś przynajmniej raz dziennie. Przynajmniej raz dziennie. I wszystko, pod jako była, albo była sama kapuśniak, albo był na gęściej, albo była po prostu kapusta z grochem i to w koło i w koło. Tylko może nie z olejem, a ze skwarkami, bo z olejem był większy problem, bo teraz jest dostępny cały rok. A kiedyś to tylko w okolicach świąt Bożego Narodzenia, jeszcze w zimie można było kupić, a tak to raczej nie. A jeszcze i kapusta z grochem i ze śmietaną. Koniecznie musiała być. Kiedyś dużo się gotowało. Nawet taka też już bym powiedziała zapomniana, że tą kapustę z grochem się zaprawiało troszkę zasmażką i gęstą śmietaną. A śmietany było dostatek, bo co były krówki, było mleczko, to nikt nie żałował tego takiego garka se literkę i wtedy kapusta była przepyszna. To na pewno to danie jest zapomniane też już u nas. Warto pamiętać o regionalnych potrawach. Jest ich wbrew pozorom wiele. Kolejną, którą zaprezentujemy, będą gołąbki z kaszy gryczanej z suszonymi grzybami. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na drugi powiatowy festiwal zespołów ludowych, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, to jest 15 maja. O godzinie 15 na placu przy Biłgorajskim Centrum Kultury. W festiwalu uczestniczą wszystkie zespoły artystyczne, wszystkie zespoły ludowe z terenu naszego powiatu. Na tą chwilę tych zespołów zarejestrowanych jest ponad 15. Bardzo serdecznie zapraszam, sądzę, że będzie fajnie, miło i przyjemnie. Zapraszam jeszcze raz, nisko się kłaniam. Serdecznie zapraszamy na jubileusz 25-lecia Kapeli Podwórkowej Wygibusy. Odbędzie się on 28 maja o godzinie 17. Wystąpią Kapela Stach z Werbkowic, Zwierzyniecka Kapela Podwórkowa, Kapela Niespodzianka, Kapela Podwórkowa Wygibusy. Serdecznie zapraszamy 28 maja o godzinie 17 na scenę letnią Biłgorajskiego Centrum Kultury. 23 maja o godzinie 17 w poniedziałek zapraszamy na scenę letnią Biłgorajskiego Centrum Kultury, gdzie odbędzie się majówka z seniorami. Podwieczorek z aktywnymi seniorami to impreza, podczas której wystąpią kluby seniora Złoty Wiek, Złota Jesień, klub Belferki, a podczas tego podwieczorku oprócz seniorów na scenie zaprezentują się także Michał Kulpa, wokalista z Janowa Lubelskiego z repertuarem w stylu operetkowym i jego krajanka Aleksandra Hulak, która wykona piosenki nowoczesne. Zapraszamy. Dni Biłgoraja 2016 to dwa dni różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Pierwszego dnia w sobotę 18 czerwca odbywać się będzie m.in. koncert pod hasłem Tańczący i śpiewający Biłgoraj, podczas którego wystąpią artyści i zespoły Młodzieżowego Domu Kultury i Biłgorajskiego Centrum Kultury. Także w sobotę zapraszamy na koncert folklorystyczny, a na koniec imprezy na tańce pod gwiazdami. W niedzielę oprócz Gwiazd Wieczoru Zakopower na scenie wystąpi Bonum Voces. W niedzielne popołudnie planowany jest także program dla dzieci oraz koncert Muzykujący Biłgoraj z udziałem wykonawców MDK, BCK i gości. Podczas obchodów Dni Miasta zapraszamy również na imprezy sportowe przygotowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, takie jak trzeci bieg sitarski, podsumowanie i zakończenie rozgrywek amatorskiej ligi piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta w sezonie 2015-16, czy zawody rowerowe. Organizatorem Dni Biłgoraja jest Biłgorajskie Centrum Kultury, a współorganizatorzy to Urząd Miasta i OSIR.
Przypominam, że wszystkie nasze programy dostępne są również na bieżąco na naszym Facebooku. Prosimy również nas oglądać na stronie internetowej Biłgarackiego Centrum Kultury. Żegnam się i życzę miłego weekendu. Do widzenia i do zobaczenia.